Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie, okrągłym 300 Techniusie, z tego co pamiętam, tak? Dzisiaj mamy 300 odcinek, więc wszystkiego najlepszego dla was. Fajnie, że aż 300 odcinków udało się nagrać. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy świętować 3000. No i w tym okrągłym Techniusie, jak żeby inaczej, o Intelu. O tyle dobrze się składa, że ja Techniusa w ogóle zaczynałem od Intela, wtedy jeszcze 10 generacji, a teraz już czekamy na 12 generację i właśnie dowiedzieliśmy się, niechcący, o dacie premiery. Tutaj MSI nie dopilnowało pewnych szczegółów na swojej stronie internetowej, dzięki temu wiemy, kiedy Arda Lake 12 generacji, a przynajmniej 3 jego najwyższe modele ujrzą światło dzienne. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, plus do tego troszeczkę o planach co do kanału i co do tych newsów, no i jak również o tym, co Arda Lake może nam przynieść. Zapraszam do oglądania i zostawcie suba, bo jeszcze tylko 650 subów i startujemy z konkursem na komputer dla widzów na 20 tysięcy subów, więc nie mogę się doczekać. Zapraszam was do tych news. Wiem, strasznie zgadałem się na wejściu i dlatego większość ogłoszeń parafialnych i takich pogadanych, które dla was mam, zostawiam na koniec, a teraz przejdźmy już sobie konkretnie do daty premiery. Z czego ona wynika? Ano z tego, że MSI poinformowało, że dla wszystkich ich chłodzeń tych I/O, które wydali, bez problemu wydają kity montażowe do Arda Lake'a. Tam tak naprawdę różnica w rozstawie otworów to zaledwie 73 mm, ale też zmienia się grubość tego soketu. Więc te kity muszą być zmienione, no ale będą pasować wszystkie chłodzenia, więc jeżeli tylko producenci będą chcieli tutaj być fair w stosunku dla użytkowników, no to wydadzą takie kity montażowe do praktycznie wszystkich obecnych na rynku I/O. Ja czekam na info odnośnie mojego AlphaCoola, którego tutaj nie widać, no i Krakenów, bo też mnie to ciekawi, jak to będzie wyglądać. Na pewno Freezery dostaną, na pewno dostaną Noctuły, na pewno dostaną też MSI, ale pewnie już dużo, dużo więcej producentów to zapowiedziało. No i co prawda w informacji prasowej od MSI nie było informacji, kiedy te kity montażowe będą dostępne, ale w formularzu, do którego ta strona odsyłała, no to już data była. 4 listopada. To będzie ta data w ogóle... 4 listopada? A nie, 5 listopada. Tak, wie jak Vendetta, tamten wierszyk z listopadem, ale to już... Mój mózg po prostu podróżuje sobie czasami na boki. Więc 4 listopada, na dodatek WCC Craft potwierdził, że tydzień wcześniej będzie jakby ich przedsprzedaż i taka oficjalna premiera, więc już w październiku, już tak naprawdę za miesiąc, bo dzisiaj mamy 27, więc 27 prawdopodobnie października dostaniemy oficjalną prezentację. Do tej pory jakby mówiło się tam o 19 listopada, no a teraz wiemy już, że prawie na pewno będzie to 4 listopada. Pytanie, czy tak jest, czy po prostu MSI zaczyna wcześniej wysyłać te kity, ale nie do końca, bo Videocards też potwierdził ze swoich niezależnych źródeł, że właśnie ma być to 4 listopada, bo embarga są właśnie w tych okolicy nałożone na wszelkiego rodzaju redakcje, które dostaną te procesory do testów. Mi jest trochę smutno, bo nie mam żadnego embarga, jakbym miał, to znaczy, że za niedługo spłynąłby do mnie ten Intel, ale mam nadzieję, że jakoś niedługo po testach będę go wam, znaczy niedługo po premierze będę go wam w stanie pokazać. Bardzo, bardzo bym chciał. No, czekam na te Intele troszeczkę jak na szpilkach, z tego względu, że choćby patrząc na te wyniki, które ostatnio wyciekały wydajności, w Cinebenchu ponad 820 punktów wykręcone przez właśnie i9-12900K, 21% więcej niż 11900K i 27% więcej niż Ryzen 9 5950X. Na dodatek wyprzedził Ryzena 9 w Cinebenchu w teście wielowątkowym, przekraczając ilość punktów 30 tysięcy punktów. Wyprzedził Threadrippera 2990X, no i Ryzena 5995X, więc no naprawdę kozacki procesor, zwłaszcza, że ma dużo mniej wątków niż te procesory, a na dodatek nie był jeszcze podkręcony. I oczywiście to są uśrednione wyniki, zaraz to coś powiem, ja mam 32 tysiące na swoim
Tak, okej, okay, w porządku, to jest możliwe, można podkręcać i tak dalej. To były takie uśrednione wyniki prawdopodobnie na stokowych wartościach zarówno dla Threadrippera, Ryzena, jak i właśnie tego Intela. Wcześniej był też test w Ashes of Singularity, gdzie prześcignął w sumarycznym wyniku Intel Ryzena aż o 40%, natomiast ten test był taki troszeczkę szemrany. Z tego względu, że obsługiwał tylko 24 wątki maksymalnie, czyli tyle, ile akurat obsługuje dziwnym trafem i dziewiątka. Przypominam, ona ma 8 rdzeni mocnych z włączonym HT, czyli 16 wątków i 8 rdzeni słabych bez HT, to w sumie daje nam 24 wątki. No Ryzen tutaj ma 32, więc byłby w stanie dużo szybciej się prawdopodobnie rozpędzić w tym teście i zniwelować tą różnicę 40%. Na pewno to by nie było tak, że jakby były 32 wątki zamiast 24, to nagle Ryzen by wygrał. Nie, nie wygrałby, po prostu ta przerwa byłaby mniejsza, o ile mniejsza, o tym przekonamy się tak naprawdę po premierze tych procesorów. Wszyscy już tak bezpiecznie piszą w każdej redakcji, że no oczywiście musimy wstrzymać się z oceną ostateczną do premiery, gdyż albowiem nie wiemy, jak to będzie. Tak naprawdę te przecieki, to wszystko nie wiadomo jak jest. No i cóż, w związku z tym podchodźcie wy, drodzy czytacze, widzowie, słuchacze, z taką dużą rezerwą do tych podawanych wyników. No nie, sprawa jest tutaj prosta, no jakby Alder Lake wyjdzie na prowadzenie, jeżeli chodzi o jednowątkowość i wydajność w grach. Tutaj już nawet 11900K dzielnie walczył i tak naprawdę w części scenariuszy wygrywał. I teraz rodzi się tak naprawdę tylko i wyłącznie pytanie, na jak długo i na jak dużą przewagę? To jest tylko i wyłącznie to pytanie, a nie czy. Więc to możemy sobie darować i wydaje mi się, że jeżeli Zen 3 Plus, bo AMD zapowiedziało, że już produkują z tą nową technologią 3D Cache procesory, natomiast na chwilę obecną tylko i wyłącznie serwerowe. Cały czas nic nie słychać o Zenie 3 Plus, czyli jakby Ryzenom 6000, tym odświeżonym Zenem 3 z właśnie tymi 3D Cache. Tak jak ja już Wam niejednokrotnie mówiłem, te Ryzeny to tak naprawdę podejrzewam, że dostałby właśnie 5950X, czyli Ryzeny 9, może Ryzen 7, ale wątpię. Tak naprawdę byłaby to walka tylko i wyłącznie albo o wygraną z Intelem, albo o zniwelowanie przepaści pomiędzy Intelem a AMD. I na chwilę obecną jakoś nie słychać, żeby AMD zbierało się za wypuszczenie tych procesorów. Najbliższą premierą AMD, jaką wiemy, że będzie, to jest Zen 4 pod koniec 2020. Roku. Natomiast jeżeli AMD odda na półtorej roku, albo nawet na cały rok, no półtorej to za dużo, na cały rok odda pola Intelowi, żeby ten się mógł rozsiadać na tym rynku z DDR5, z coraz to nowszymi technologiami PCI Express 5.0, z tą hybrydową budową, która dostanie jeszcze dodatkowo boosta w Windowsie 11, no to naprawdę dużo rynku by stracili. I tutaj miejmy nadzieję, że jednak AMD zawalczy i pytanie, czy zawalczy tak, że będzie w stanie wygrać z Alder Lake'em albo się z nim zrównać. Na to jeszcze musimy poczekać. Jednym faktem jest, na który Was uczulam, to, żebyście nie mówili, nie porównywali procesorów, że Alder Lake to on będzie walczył z Zen 4 albo z Zen 3 Plus. Nie można go porównywać do Zen 3, no bo to było tak, że 10. generacja walczyła z Zen 2, z serią 3000, 11. walczyła z Zenem 3, no a teraz 12. Nie. To tak nie wygląda, powtarzam Wam to po milion razy, że tak naprawdę walczy to, co jest w sklepie z tym, co jest w sklepie. Idziecie do sklepu, chcecie kupić produkt, patrzycie na cenę, na wydajność tego, co macie w sklepie, a nie tego, co będzie w sklepie za pół roku, to, co było w sklepie rok temu, albo to, co będzie w sklepie za dwa lata. Trochę tak jest, trochę tak patrzymy na zasadzie, a nie kupię teraz procka, bo za 3 miesiące wychodzą nowe, nie? Ale jeżeli ktoś kupuje tu i teraz, jest całkiem zdecydowany i nie będzie się zastanawiał, co wyjdzie za rok, no to kupuje to, co jest teraz w sklepie. I jeżeli Intel wyda teraz Alder Lake'i, które pokonają Zena 3 pod każdym względem, to będzie rządził. Pytanie, jak będzie to wyglądać cenowo. Jeżeli później AMD wyda Zen 3, które pokona Alder Lake'i i zmiecie pod każdym względem, to AMD będzie rządziło.
Ale jeżeli to się nie wydarzy, no to patrzymy na to, co jest w sklepie. I na to was uczulam, bo widzę dużo takich komentarzy, że no nie no, Alder Lake to będzie walczył z Zenem 4. No nie, już do Zena 4 będzie wychodził już wtedy Raptor Lake, więc to będzie takie już bezpośrednie starcie. Te procesory mają się pojawić w tym samym czasie w roku, czyli pod koniec 2022 roku. I w końcu będziemy mieli taką jasną sytuację, nikt się nie będzie zastanawiał, z jaką to generacją procesora co walczy. Więc bardzo fajnie pod tym względem. No i cóż, czekam. Nie mogę się naprawdę doczekać, bo w końcu przechodzimy z DDR4 na DDR5. Z PCI Express 4.0 na 5.0 i Xioxia tutaj pokazała dysk SSD, który osiąga zawrotne 15 tysięcy megabitów na sekundę zapisu i odczytu. 15 tysięcy. Wiecie, przeskok między trzecim PCI Express 3.0 a PCI Express 4.0 był taki, że no PCI Express 3.0 miało zapisy odczyty na poziomie tych 3000, te najbardziej wydajne. No, potem PCI Express 4.0 przyniosło nam już 5000. No, co bardziej wypasione, może troszeczkę więcej. A tutaj mamy przeskok na 15 tysięcy, no astronomiczne. Oczywiście jest to dysk prototypowy. Zobaczymy, jak szybko takie dyski trafią do sprzedaży i będziemy mogli z nimi mieć do czynienia, ale jest to astronomiczny przeskok i powiem wam, że ja ostatnio jak absolutnie nigdy odczułem gigantyczną potrzebę posiadania takiego dysku. Po prostu jak załadowałem projekt akurat tej obudowy i chłodzenia, jak ktoś jeszcze nie widział, to wbijcie sobie poglądać. On ważył cały projekt 150 giga, te wszystkie przebitki i tak dalej. Ja nie wiem też skąd się ta wielkość wzięła, ale no dysk mi po prostu nie dawał rady. Po prostu nie, jak wrzucałem ten, właśnie chłopie, język ci zaplątał. Wrzucałem przebitkę, gdzie było tak, że robiłem sobie timeline ze składania komputera. Ta przebitka miała długość 30 minut, nagrana w 4K, niestety nie w 60 klatkach, tylko w 30, z bitrate'em 100 megabitów. Ważyło to astronomicznie i dysk, no tak trochę nie daje rady, co mnie zresztą dziwi, ale no dzięki temu mogę czekać na szybsze dyski. To raz, a dwa, mam takie pomysły na, bo to już takie jesteśmy troszeczkę w ogłoszeniach parafialnych, jak ktoś się nie zorientował, więc już dobiegamy je do końca, jeżeli chodzi o nasze newsy. Powiedzieliśmy sobie wszystko, co chcemy wiedzieć. 4 listopada, premiera 12 generacji. Teraz troszeczkę takiej luźnej pogadanki. Mam taki pomysł na dwa newsy, które chciałbym wam zaprezentować, bo chciałem dla was wczoraj zrobić taki test, recenzję, czegoś, czego nie zrobiłem od dłuższego czasu, a miałem zrobić, a mianowicie Integry w 11 generacji. Do tego sparowałbym je z bardzo szybkimi pamiątkami, które też bym wam chciał pokazać. No i dlaczego ten test w ogóle? Technograda, po co ci ten test, chłopie, 12 generacja idzie tam, po co? No bo te karty graficzne w 11 generacji mają dostać XSS, czyli tą super sampling od Intela. Jestem ciekawy, jak to wpłynie na zwiększenie wydajności w grach za pomocą tej technologii, więc chciałbym mieć taką bazę zrobioną, przetestowaną przeze mnie, żeby później móc się do niej w przyszłości odwołać właśnie, jak te karty graficzne zintegrowane dostaną XSS. I właśnie to bym chciał połączyć z newsem na przykład o kartach graficznych Intela nadchodzących, no i inne jeszcze tego typu newsy. To jestem ciekawy, czy w ogóle byłoby to w stanie tak zadziałać, nie? Że news połączony z takim testem. Poeksperymentujemy w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam kilka takich tematów właśnie, które bym chciał w ten sposób zrealizować. To jest takie w sumie ciekawe. A poza tym, niestety, ci, co nie lubią słuchać o Intelu, no ja was przepraszam, ale o AMD nie ma żadnych info nowych, ciekawych. Jak macie, to podeślijcie. To raz, a o Intelu jest taki wysyp tego. Nowe fabryki zaczął produkować, w których będzie produkował w 2 nanometrach dla Amazon i Snapdragona. Kolejne informacje o kartach graficznych. Mniej więcej wydajność i nazewnictwo. Po prostu sypią się jak z rękawa te informacje o Intelu, bo za niedługo mamy premiery, więc musicie, ci co nie lubią słuchać albo co zarzucają mi jakąś stronniczość, że ja tylko o Intelu gadam, popatrzcie sobie na ilość informacji, jakie dostajemy o AMD i o Intelu. No, o Intelu jest taka tona,
OMD jest praktycznie nic, nie słychać nic o Zenie trzecim. Czasami jakieś słuchy o RD na 3 i Zenie czwartym nas dochodzą, to od razu wam o tym mówię. No mogę wam powiedzieć, że Lisa Su została wybrana do jakiejś rady naukowej przy prezydencie Joe Bidenie Stanów Zjednoczonych. To jest akurat spoko, ale o tym więcej powiem w podsumowaniu newsów na IT Hardware, które też dzisiaj się pokaże. Cóż, bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Rozgadałem się bardzo, ale tak trochę mi was brakowało. Wczoraj nie było filmu i mi was bardzo brakowało, więc tak sobie luźnie pogadałem. A chciałbym więcej takich vlogowych filmów robić dla was, takich luźnych. I chyba takie recenzje zacznę troszeczkę robić w takim luzackim stylu, bo lubię sobie do was tak rozgadać. Nie, że siedzi typ za stołem, czy przed mikrofonem, czy w ogóle stoi, czy... Nieważne. W każdym razie to wygląda... A więc dzisiaj chciałem przeczytać wam to, co napisałem sobie w scenariuszu na podstawie testów, które przeprowadziłem. I to jest w porządku. Ja uwielbiam absolutnie takie testy. Takie testy rzeczowe, jak zaglądam do youtuberów z prawdziwego zdarzenia technologicznych, którzy robią milion testów, testują jakiś sprzęt przez 3 tygodnie, ja później wszystko o tym wiem. Ale u siebie chciałbym mieć taki troszeczkę luźniejszy format. Taki, wiecie... Ziomkujemy się, przychodzimy sobie, gadamy sobie, znaczy ja do was, wy później w komentarzach ja odpisuję. Taki mamy luźny style, bo tych wszystkich youtuberów, powiem wam szczerze, oni, ich jest bardzo dużo, tych takich, no, takich technologicznych, mocnie na zasadzie jesteśmy poważni, robimy bardzo fajne testy, poważnie podchodzimy do tego rzeczowo. Są, jest ich dużo, takie testy na pewno też bym chciał robić. Ale jednak chciałbym się skupić na takiej luźniejszej formie, takiej formie czystego przekazu, jak ja coś czuję do was. No i cóż, i to było na tyle. Ale się zgadałem, w ogóle kończę. Dobra, miłego dnia, wieczoru, nocy. Widzimy się jutro, mam nadzieję punktualnie, o 17:45. A za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Kłaniam się i do zobaczenia. Cześć.